Cześć, nazywam się Robert Wyłupek i witam w pierwszym odcinku cyklu W drodze. Ponieważ jest to pierwszy odcinek, pierwsze moje wystąpienie, pierwsza publikacja na YouTubie, to proszę wybaczcie mi moje wpadki. Jestem w tej chwili w drodze, dosłownie, bo w samochodzie. I także dosłownie, bo w życiu. O czym będzie cykl? Cykl poświęcę pozytywnej stronie życia. Spytacie pewnie, dlaczego pozytywnej? Ano uważam, że życie ma tylko pozytywną stronę. Ta negatywna, ciemna strona dotyczy śmierci. Cykl opierać będę na własnym doświadczeniu, na tym, które zdobyłem podczas ponad 40-letniego życia, ponad 40-letniej obserwacji świata i zjawisk, które się w nim dzieją. Ponad 30-letniej obserwacji już ludzi, z którymi pracuję, wspierając ich we własnym rozwoju, zachęcając do realizacji marzeń, do cieszenia się życiem, do odkrywania pasji życia, pasji, którą mam też w sobie i którą uwielbiam się dzielić. Dlatego, że życie jest wspaniałe. Od 30 lat przeszło, mam tylko dobre dni. To nie znaczy oczywiście, że nie dzieją się rzeczy nieprzewidziane, czy nie takie, jakbym sobie tego życzył. Oznacza to raczej to, że wiem, że wszystko dzieje się po coś, że dostrzegam pozytywną stronę każdej sprawy. No, na przykład strata pracy, zobaczcie, czy może być strata pracy. No, strata pracy mogłaby być czymś negatywnym, jeśli byśmy skupili się tylko wyłącznie na tym, że tracimy coś, co już mamy. Pracę, dochody, stabilność. Ale jak się przyjrzymy, szczególnie po czasie, pracy, stracie pracy, to okazuje się, że to jest jeden z lepszych momentów życia. Może być jeden z lepszych, jeżeli tak do niego podejdziemy. Dlaczego? Otóż, jeżeli stracimy pracę, to otwiera się przed nami szansa na zdobycia lepszej pracy, lepiej płatnej, sprawiającej nam więcej radości, w takiej, w której będziemy mogli realizować własną pasję. Dlatego ja lubię tracić pracę. Oczywiście zmieniam pracę co kilka lat z własnej nieprzymuszonej woli, by odkrywać kolejne ciekawe przestrzenie. Średnio co 3 lata taką częstotliwość zauważyłem w moim życiu. Choć z jedną z moich prac, moich pasji związanych już jestem kilkanaście lat, bo fotografia, która otworzyła mi oczy na wiele drobnych, aczkolwiek ciekawych rzeczy. W tym cyklu W drodze chciałbym Wam właśnie opowiadać, dlaczego myślę, że życie jest piękne, dlaczego uważam, że warto się skupić na tej pozytywnej stronie, jak ona wpływa na całe nasze życie, jak obserwacja powoduje zmianę przekonań, jak przekonania wpływają na zmianę naszego życia, jak biologia, fizyka, matematyka, język jest powiązany z naszym życiem, z tym, co się dzieje, jaka jest nasza jakość, jaka jest jakość naszego życia. Uwielbiam każdy z tych aspektów. Uwielbiam język, który potrafi wygenerować nowe pomysły. Uwielbiam matematykę, która genialnie opisuje świat. Uwielbiam biologię, która powoduje, że świat się zmienia, że idzie ku lepszemu, że się rozwija, że ewoluuje. Uwielbiam chemię, która wspiera biologię. Lubię bardzo dużo rzeczy. Jestem
człowiekiem renesansu. Może dlatego właśnie ciągle studiuję nowe kierunki. Ale najbardziej studiuję życie. I o tym życiu będę chciał Wam opowiedzieć. O tym życiu będę Wam opowiadał. Zacznę od błahych spraw, może od działania mózgu, od przekonań. Ale właśnie te błahe sprawy powodują, że rozumiemy, dlaczego w życiu dzieją się takie, a nie inne rzeczy. A jak rozumiemy, to się nie boimy. Jak się nie boimy, to działamy. Jak działamy, to żyjemy. Jak żyjemy, to się radujemy. Jak się radujemy, to chcemy więcej. Dlatego właśnie tak od 30 lat spędzam każdy dzień. Każdego ranka budzę się z radością, z oczekiwaniem, co dziś wspaniałego się znów wydarzy. Jaką lekcję otrzymam od życia. Czego się nauczę. Co dobrego mogę dać. I co dobrego dostanę. Każdy dzień kończę z równie wielką radością. Dziękczynnie za wspaniale spędzony czas. I o takim życiu, o takim sposobie spędzania opowiem Wam w kolejnych odcinkach. Dziś jadę do pracy, mimo że jest niedziela, mimo że musiałem wstać o 8 rano, to czuję ogromną radość, że spotkam się z ludźmi, że będę mógł z nimi spędzić ten czas i że znów czegoś nowego się nauczę. Pozdrawiam więc z drogi i do następnego, pierwszego już odcinka o tym, po co w ogóle nam mózg. Pozdrawiam. Cześć.